Pani dyrektor, Dubica dzisiaj stolicą kultury w Wiśnicach, dlatego że prężnie działa tu stowarzyszenie, które co roku zaprasza na spotkania historyczne, 12 spotkania historyczne. Jak wygląda w tym roku? W tym roku piknik historyczny poświęcony jest 120. rocznicy misji w Wiśnicach. Misja ta miała miejsce w sierpniu 1902 roku. Tym wydarzeniom poświęcone są inscenizacje historyczne. Niestety z powodu pogody piknik jest przeniesiony do sali i te inscenizacje odbywają się w środku. Stowarzyszenie przygotowało też poczęstunek i koncert pieśni patriotycznych. Wymieńmy organizatorów. Organizatorami tegorocznego pikniku historycznego w Dubicy są Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gmina Ośrodek Kultury i Oświaty Wisznica oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica. Współpracujemy także ze szkołą i Kołem Gospodyń Wiejskich Dubiczanki. Jak wygląda dzisiejszy program? Przed nami część inscenizacji dotyczącej misji w Dubicy. Były czytane fragmenty wspomnień misjonarza, który tutaj był w 1902 roku oraz fragmenty ziemi chełmskiej Władysława Stanisława Reymonta. Wystąpił chór jedynej w Polsce parafii unickiej w Kostomłotach, chór Kalina, a teraz występuje Janusz Pruniewicz z koncertem pieśni patriotycznych. Spodziewamy się także wizyty misjonarza, czyli naszego księdza proboszcza. Trafiliśmy akurat na moment, kiedy drobna inscenizacja miała miejsce również na sali, na której się spotykacie. Padli kozacy i porwali miejscowych chłopów. Tak, było to spotkanie religijne. Kozacy krążyli wokół świetlicy wiejskiej w Dubicy i wpadli i aresztowali osoby uczestniczące w tym spotkaniu. Warto wstąpić do Wiśnicy, do Dubicy. Zapraszamy do Dubicy na piknik historyczny. W kolejnym roku. Mam nadzieję, że bez deszczu będzie. Dziękuję. Chorzy przyjmują sakramenty i wiatyk, ale choroba zakaża jednak dzieci i zabija dwoje z nich. Pomarły moje dzieciątka, pomarły, ale swoją śmiercią wykupiły cztery dusze od wiecznej zatraty. Miejsce pochówku niczym nie różniło się od otoczenia. Biada, jeśli się nie stało, to dość starane. Wydobywano wtedy trumnę i chowano na przodku prawosławną. Nie wątpię.